Niejeden z was zadaje sobie pytanie, po co ja tutaj żyję na ziemi. Zastanawiasz się, co będzie, kiedy umrzesz. Wiedz, że drugiego wcielenia nie będziesz miał. I już dziś możesz zdecydować, gdzie spędzisz swoją wieczność. Masz dwie drogi. Jest niebo albo piekło. I chcę ci powiedzieć, że 2000 lat temu Jezus Chrystus zszedł na ziemię. Poszedł na krzyż i tam pokonał śmierć. Tam została pokonana choroba, wszelka niemoc twoja. I On dał ci wolność. On dał ci wolność, za którą ty nie musisz płacić, bo Jezus już zapłacił swoją krwią. Jezus już zapłacił swoją krwią za twoją wolność. Nie musisz się czuć potępiony. Nie musisz myśleć, że swoim działaniem zasłużysz na przychylność Boga, bo nie jesteś w stanie tego zrobić, dlatego że Jezus umarł na krzyżu. Jezus umarł na krzyżu, tam się wylała Jego święta krew i do tej ofiary nie dołożysz nic, bo ona jest święta. Nie dołożysz nic, bo każdy twój dobry uczynek to jest szmata w porównaniu z tym, co On dla ciebie zrobił na krzyżu. I ty możesz wziąć swoją wolność za darmo. 2000 lat temu Jezus umarł za ciebie i za mnnie. Jezus zmartwychwstał. I w zmartwychwstaniu jest Jego życie. Jest życie dla ciebie. Możesz żyć tym życiem. On ci może dać swoje życie. Jeśli dziś zawołasz do Niego: Jezu, przyjdź do mnie. Jezu, chcę ciebie do mojego życia. Nie chcę żyć sam. Nie chcę już bez ciebie żadnego dnia przeżyć. On jest dla ciebie. On dla ciebie poszedł na krzyż. Z miłości do ciebie. Jezus z miłości umarł za ciebie na krzyżu i za mnie. Kiedy miałam 17 lat, zawołałam do Boga: spraw, żebym umarła albo żebym żyła. I kiedy najadłam się tabletek, to czekałam na śmierć. Ale On jest dobrym Bogiem. On jest Bogiem miłości, On jest Bogiem życia. I ja się obudziłam, nic mnie nie bolało, nic mi nie było. Bo to jest dobry Bóg i On mnie wysłuchał, bo ja zawołałam do Niego z serca. Ja do Niego zawołałam i ty dzisiaj też do Niego zawołaj. Zdecyduj, gdzie chcesz spędzić swoją wieczność. Gdzie chcesz spędzić swoją wieczność? Bo twój duch będzie żył wiecznie, ale dopóki do Niego nie zawołasz, to twój duch jest martwy. Twój duch jest martwy. Ale zawołaj do Niego. Zachęcam cię. Zachęcam cię, żebyś wybrał Jezusa. Żebyś z Nim żył. On ciebie kocha. I nie zrobisz nic złego ani dobrego, aby On cię znienawidził, bo to jest dobry Bóg miłości. On ciebie zawsze kocha. I to jest Bóg, który stworzył ciebie dla relacji ze sobą. Jesteś stworzony do relacji z żywym Bogiem. Jesteś stworzony na Jego obraz. Jesteś stworzony na Jego obraz. I kiedy Bóg ciebie tworzył, kiedy wybierał twój kolor włosów, twój kolor skóry, kiedy decydował, w której części świata będziesz mieszkał, to On się cieszył, kiedy ciebie tworzył. On ciebie tworzył z czułością. Z czułością cię dotykał. Bóg miłości z czułością cię dotykał, kiedy ciebie tworzył. On powiedział: zrodziłem cię w boleściach. Jesteś dla Niego cenny. Twoje życie jest dla Niego cenne. Twoje życie jest dla Niego cenne, dla Boga. Dlatego On złożył ofiarę w postaci swojego jedynego Syna na krzyżu. I to jest dar, na który nikt z nas nie zasłuży. Ale ja już zdecydowałam. Ja zdecydowałam, że ja idę do nieba. Wybierz ty dzisiaj, gdzie chcesz spędzić swoją wieczność. Wystarczy, że uwierzysz w to, co powiedziałam, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu. On zmartwychwstał. Zawołaj do Niego, a On da ci pewne zbawienia. Bo Bóg obiecał, On obiecał w swoim słowie, że jeśli uwierzysz, zbawiony będziesz. Nie musisz się tułać na ziemi tutaj. Nie musisz się zastanawiać, po co żyjesz. Nie musisz się już zastanawiać nad tym wszystkim. Jaki jest koniec, jaki jest cel. Ale On, Bóg, jest w zasięgu ręki. Bóg jest w zasięgu ręki. On jest tylko o krok od ciebie. On jest o krok od ciebie. Zawołaj. Zawołaj do Niego, a On się przyzna do twoich słów. Bo to dobry Bóg. Bo to Bóg miłości. Ja wybrałam. Ja wybrałam. Ja idę do nieba. Ta ziemia przeminie. Ale ty musisz sam zdecydować, bo On dał ci wolną wolę. Bóg dał ci wolną wolę. Amen.